finał WGG Wąt w tym roku. To jest dziadek zwyciężczyni WGG Wąt z tego roku. Wszystkie hodowczynie i hodowców na kolejnym filmie na portalu Pigebook. Łukasz przyjechał podsumować sezon i z okazji jeszcze jednej okoliczności gołąbek z naszych gołębi po naszej oryginalnej samicy i po samczyku, który był też po naszej samiczce, czyli wnuczka do naszych gołębi, wygrała finał WGG Wąt w tym roku. Pierwszy raz też byłem na finale, akurat widziałem to na żywo. No powiem szczerze, podobało mi się to. Mogę też powiedzieć, że z kolegą Łukaszem Hrabąszczem w duecie mamy drugiego asa na roztoczu i piątą drużynę. Także no Łukasz się ode mnie, tak się to zaczęło, że Łukasz Hrabąszcz się do mnie odezwał. Chciał spróbować te moje gołębie na tych wspólnych gołębnikach. No on, tak powiem szczerze, że jest maniakiem tego. Ja podszedłem do tego normalnie. No z uwagi na to, że ja lecę samicami, no to powiedziałem mu, że mogę mu zadysponować 40-50 tych gołąbków samców. I ja ci, Piotr, proszę przerwę, bo ja kiedyś Łukasza poznałem osobiście. To jest hodowca, który... Tak, bardzo dobry hodowca. To jest hodowca, który mieszka na stałe we Francji. Tak. Ale z tego, co pamiętam, on był bardzo wysoko kiedyś w notowaniach. Tak, tak. Z Polski. Ja widziałem listy, bo Łukasz akurat zrobił fajnie. Przyjechał do mnie obejrzeć hodowlę i nawet z tym swoim wspólnikiem. I bardzo sympatyczni ludzie. I ci ludzie też mieli wyniki. Także gościu na poziomie. I no zaczęliśmy się bawić, nie? Ja też nie wiedziałem, powiedziałem uczciwie, ja nie wiem, czy te gołębie dadzą radę na wspólnych gołębnikach, czy one się nadają. No wychodzi na to, że się nadają, nie? Także tam jak Łukasz poprosił, ja uważam, że też nie ma nic złego, że my przedstawimy dziadków tego gołębia. Ja powiem, z czego to był uchowany ten zwycięzca na Giewoncie. Zresztą tego gołębia z Roztocza drugiego asa też możemy omówić. Łukasz powiedział, że oni nie mają żadnego jakby konfliktu ze wspólnymi gołębnikami, mimo że nie prowadzą akurat tych gołębników jako obsługa techniczna czy tam na aukcji, ale uważam, że ten świat nasz aż to nie jest taki duży gołębiarski i powinniśmy się wszyscy szanować. Łukasz mnie jeszcze poprosił, żeby podsumować sezon lotów gołębi starych i młodych. No to jak mówiłem wcześniej, na stare lotuję tylko samicami, przeszedłem z powodu braku czasu. No, decyzja o lotowaniu samicami była podjęta też z powodu choroby mamy, no bo mama mi przestała pomagać, mama odeszła w tym roku, no i nie ma wyjścia, nie będziemy dalej to kontynuować samicami. Powiem szczerze, że im mniej miałem tych gołębi do obsługi, to lepiej to wychodziło. No, dawałem na przykład na 500-ki 20 samic, zdobywałem 15-17 konkursów. Także no, wiadomo, że leci garstka dobrych gołębi, a resztę selekcjonujemy, żeby ta garstka była, nie? Także jest bardzo fajny wynik w kategorii B. No ja złożyłem na B. Zobaczymy, czy to się dalej obroni. Myślę, że tam przygotowaliśmy wszystkie papiery dobrze. Też podziękowania dla prezesa oddziału, który zawsze to twardą ręką pilnuje. Powiem szczerze, że z młodszymi kolegami, niektórymi się też próbujemy za to wziąć, no bo wiadomo. Możemy pierwszy powiedzieć, jak to jest wynik? W B? Pamiętasz? Tak, był niższy, ale musiałem jeden lot liczyć z rejonowej. Ten wynik jest 57-82 bodajże, jak dobrze pamiętam. No też braku szczęścia, no szczęścia takiego, że jak byliście akurat, nagrywaliście, co ja akurat na tych trzcinach byłem, no to przyleciały dwie samice, no i weszła pierwsza ta, co nie powinna, no i to jest takie tracenie koeficjentów, a wiemy, że w tych oddziałach jest coraz mniej gołębi, albo przylatuje ci cztery gołębie, dwie samice z kategorii, roczna jedna i tam na przykład stara samica, która nic nie robi, no i wchodzą pierwsze, nie? No ale ja tak zawsze mówię, że moje szczęście na tym polega, nie? No a potem to, tak jak mówię, ja już tam
Na GMP miałem trochę, powiem, przyznam się szczerze, że się trochę jadałem ciała, nie? Bo mogłem iść na maksa tymi samicami i zaryzykować ten maraton. Nigdy tego nie robię, ale był super na wynik na GMP i przyznam się szczerze, że trochę dałem ciała, mogłem iść na maksa, nie? Niekiedy życia braknie, a my tak będziemy oszczędzać te gołębie, ale dobrze, jest co jest i z tego się trzeba cieszyć. Natomiast na sezon gołębi młodych to mogę uczciwie się przyznać, w ogóle to mi w tym roku nie wypaliło. To jest chyba najsłabszy sezon od 18 roku. Trzeba pogratulować chłopakom, którzy wygrali. Także z tego miejsca też gratuluję. Gołębie po prostu nie przyciemniły się tak, jak powinny. Zaczęły chorować, ja odstąpiłem od tego przyciemniania, no bo bym je albo zdrowotnie już totalnie położył. Zresztą nie miałem po tym sezonie starych też tyle roboty się wsadza, że jakoś ciśnienia nie miałem, nie? No jeden lot fajnie, super odpaliły, ale nie było to. Można, mogę powiedzieć hodowcom, że łatwo jest to rozpoznać. Jeżeli jedziemy tam 10 czy 11 raz z gołębiami, ja wtedy przyjechałem, bo miały po adeno, to je ruszyłem ponownie i gołębi nie ma w gołębniku. No to są gołębie, które nie mają pewności, nie? Wieje w tamtą stronę, to lecą w tamtą stronę, wieje w tamtą, to lecą w tamtą. No ale nie było aż takich strat, bo tam skończyłem ponad seta jest tych gołębi, to samce zostaną odsprzedane, a samiczki poszły. Będzie samic starych, będzie fajna ilość, można selekcjonować i no i zobaczymy po pierzeniu. Jeszcze je przepierzemy, jak się przepierzą i no i tyle. Co do sezonu, a no co to za wspólne gołębniki, no to tak jak mówiłem, Łukasz mnie poprosił, żebyśmy pokazali te gołębie, z czego to się wywodzi. No i uważam, że aż nadto jestem szczęśliwy z tego sezonu, także oby każdy sezon był taki. No i tyle. Bo pamiętasz, jaką nagrodę ten gołąb wygrał? 150 tysięcy złotych. No, trzeba pogratulować z tego miejsca Robertowi. Dwa gołąbki przyleciały. Miał to szczęście też, że ten gołąb wyszedł pierwszy. Wiadomo, że tam też trzeba mieć dużo szczęścia. No, ale fajnie, nie? Ma zwrot kosztów hodowli. Też fajny hodowca, który dba o gołębie. No i super, nie? I zobaczymy, co będzie dalej. Łukasz będzie chciał, no to będziemy pracować dalej. I oby tak było dalej. Gołąbka, którego prezentujemy, ma numer 5204, 264 oddział, jest to oryginalny gołąb od Pawła Sławka, którego pozdrawiam, gołębie odrzutowe. Jak Paweł likwidował gołębie, to ja pojechałem od niego odkupić Leo Heremansy. I to jest gołąb po wnuku Euro, uhodowanym na parę Bolt razy New Rossi Enochie. New Rossi Enochie, najlepsza para rozpłodowa u Leo Heremansa, na Euro to już nie muszę nikomu przedstawiać. To gołębi w ogóle Leo Heremansa mnie namówił mój kolega hodujący gołębi w Wielkiej Brytanii, Radosław Piętak, też pozdrawiam. No powiem szczerze, że jak Leo Heremansy zostały do tych bazowych gołębi dołożone i Vandenbulki, no mi to wypaliło, nie? Tu niektórzy przyjeżdżają, mówią, że mieli Leo Heremansy, ale im to nie wypaliło, no tylko jakie Leo Heremansy, nie? Ja mam albo z oryginałów i mam jeszcze na hodowli 5 oryginałów od Leo Heremansa. Wnuczka 003 Olimpiadę, gołębia imbrydowanego na Leo, na Bolta od Leo Heremansa, wnuczkę Galantosa, samicę Bolt razy Olimpiadę i z dwóch stron samicę na Bolta robioną. I te gołębie, nie wiem, musiałbym to kiedyś policzyć, ile jedynek dały. Dzieci i wnuki, ale no naprawdę gołębie są, no gołębie są widać, nie? To piękne to. Plecy, wszystko, nie? I ta samiczka na Giewoncie też taka wyszła, ta jego córka, pokażę mi jeszcze brata, on super u mnie latał jako wdowiec. No to też jest taka ciemna. Zresztą Robert uchował tego zwycięzcę Giewontu, tą samiczkę z lotowej samicy mojej, oryginalnej. I samca tam był od repera też z Leo Heremansów na... Pokażemy takiego gołębia z Vandenabele z Blixema, który u mnie zrobił na przykład super robotę z tą bazową linią. No także to jest dziadek zwyciężczyni WGG WON z tego roku, lotu finałowego.
trzymana samiczka przeze mnie ma 6054-0155, to jest stary mój numer oddziału Siemianowice. I to jest babka tego gołębia z Giewontu. U nas w rodowodzie ma 11-lotka, bo samica ma po 11 lotek. To jest córka naszego pięknego, czyli syna 359 z bazowej pary na 114. Jest jej matką. 114 to jest oryginalna samica od Gintera i Waldemara Schneidrów. Wnuczka Garbusa, czyli linia Rambo od Xavera Oswalda. No i powiem szczerze, to była samica lotowana u mnie. Tych samic sióstr miałem z tej pary. Bodajże mam 3 na rozpłodzie i wszystkie 3 wydają super gołębie. Jeszcze w tamtym roku złączyłem tą starą parę pięknego i 114, bo 114 to jest 09 rok. Jeszcze 2 mutki uchowałem. W tym roku nie łączyliśmy tych gołębi już. Może jeszcze w przyszłym roku coś da, nie? No to są super gołębie, nie? Piękny to dawał, te jego córki i synowie to straszne nerwowe gołębie, potrafiły 2 razy uderzyć i zginąć, ale wnuki to jest naprawdę coś fajnego, nie? No i mają takie specyficzne cechy, bardzo linia taka, co daje 11 lotek, białe pazury, o, jednokolorowy gołąb ma białe pazury. Ja akurat w to wierzę, nie? Bo zawsze jak te białe pazury są, to ten gołąb wydaje więcej fajnych lotników, nie? No to już też jest stara samica, ale muszę sobie to jeszcze tam uchować bratów, siostrom, bo to już mi się nie chce po prostu szukać gołębi, jak gołębie są, nie? Teraz pokażemy tej pary, którą teraz prezentowaliśmy, syna, i to jest pełny brat tej matki z Giewontu i to jest gołąb lotowany u mnie, to powiemy więcej o jego wynikach, bo gołąb miał 2-2 kofiwa, także super latał, nie? Miałem ofertę sprzedaży tego gołębia, ale ja nie sprzedaję tych szybkich gołębi, bo uważam, że zawsze z nich uchowam. Nawet jak nie daję w pierwszym pokoleniu, to w drugim. Także zaraz go prezentujemy. Gołąbek ma numer 10573 493 oddział Zagłębie z 19 roku. To jak tą parę połączyłem w pierwszym roku i to tak zawsze mi wychodzi, że jak gołębie są na świeżo łączone, to zawsze od razu w pierwszym roku dają najmocniejsze, bo ja mam jeszcze jego brata 572. To miał 11 na 11. Rok temu, jak jeszcze lotowałem samcami. No, ale to jest super gołąb. Rogowy dziób. Ale nie dość, że jest ładny, o, też białe pazury, tak jak mówię. Nawet na pierwszej aukcji w tym roku był sprzedawany jego syn. Też taki piękny gołąb. Bo ja syna sprzedaliśmy, a jego córka skończyła loty. Też fajnie leciała. I ten gołąb, nie dość, że jest ładny, to super siadał, to był mój zawsze ulubiony wdowiec, wiadomo, ten co siada pierwszy, ale mówię, no piękny gołąb, nie? Pierwszy na 4700, drugi na 4400, 14 na 4800, 64 na 4600, 70 na 3200, nie? Niedublowane loty. I też powiem hodowcom, co próbują tym lecieć i tym. Jak siedział na przedsionku, tu gdzie samice teraz, widocznie ten gołębnik jest super, tam im pasuje, to wtedy tak sadził. A jak już przeszły na wolierę do tyłu samce, bo mi się nie chciało ich trzymać na celach, w ogóle już mu to nie pasowało i nic z tego nie było, nie? No ale to jest... Ja widzę po tym gołębie po prostu, jak on się zachowuje, on nie wychodzi z celi, nie? I to był błąd, bo jak on wtedy siedział na celi, pilnował miejsca, to ten gołąb naprawdę miał motywację. Zawsze miał 2 cele koło siebie, i on tych 2 celi bronił, nie? Niekiedy go tak motywowałem, że mu wsadzałem obok samca, pokazywałem w celi tej obok, że mu zajął i szedł na lot, nie? Tylko że to strasznie gorąco krwisty gołąb, nie? Jak była pogoda do ścigania pod wiatr, no to można było liczyć na niego, nie? A zaś ten brat jest bardziej taki rozważny, nie? Koledzy z oddziału podarowałem po bracie gołąbka, nawet bez obrączki, bo nie zaobrączkowałem, i hodował chyba bodajże 3 młode z kompletem, nie? W zeszłym roku. Także linia gołębi jest naprawdę fajna i od lotów młodych, nie? No pokażemy jeszcze tam tego gołębia z Vandenabele, z wnuka Blixema. To jest gołąb taki, o którym dłużej opowiem, bo to jest gołąb, który już u nas zostawił super lotniczki nawet w tym roku do kategorii. No prezentowany gołąbek to jest oryginał od Beverdamów z 16 roku. Z takiej pary Blixem Bike oni to nazywali. Czyli syn Blixema na taką samicę Bike
i to jest, czyli wnuk do Blixema. No ja tych Vandenabele swego czasu też przerzuciłem, no ale to jest gołąb rozchłodowy. On od razu poszedł na córkę 714 z bazowej pary i od tego czasu raz go przełączyłem bodajże. Mam w tamtym, z tamtego roku lotniczkę, teraz będzie dwulatką, zobaczymy co zrobi. Ale tak, gołębinie na loty młodych. Jak jest samiec, to nie wiem czemu jeszcze samca nie uchowałem lotnika z tego, ale samice są super, nie? W tym roku mamy samiczkę do kategorii B6 Kofi, tam 6 z groszem. W tamtym roku ta sama samica wygrała 500 na 18 tysięcy gołębi, bodajże to była okręgowa, czy rejonowa, ale na 18 tysięcy. A jej siostra, ja jej nazywam, że on jest Vandenabele, to nazywam je Wandzie. No i tamta jest starsza z 17 roku, jest Wandzia, a druga się nazywa siostra Wandzie, ją nazywam. No to ta 3 lata z rzędu AB kategoria zamykana, nie? I to taka, że do liczenia, nie? Także naprawdę super gołębie. No wiadomo, że te gołębie są teraz w mocnej fazie pierzenia, nie? No ale zasada jest prosta, czy to jest linia Vandenabele, czy Leo Hermans, czy bazowa, no musi mieć plecy, nie? Nie ma prawa tu nic tu się ruszać, nie? Ale tak jak mówię, ja do nich jestem cierpliwy, nie? Inne gołębie, bardziej podomykane, nie takie mięśniaki, ale wiem, że musi przelecieć loty młodych, niekiedy robi komplet, samica przede wszystkim. Jako roczna ma wracać, a jako dwulatka to zaczyna odpalać i to już miałem chyba 4 lotniczki z tej samej pary, nie? I, no i teraz zaczynam to po prostu, jak już zacząłem sobie grać na te 500-ki, to zacząłem to rozmnażać dość dużo. Z niego nie damy niestety gołębia, bo nie mam w tym roku, ale tak jak obiecałem Łukaszowi, w swoim czasie z tej kategorii bez tych samic tam damy, to będzie jej wnuczka, po tej najlepszej samicy damy gołębia. Nie? Jednego powiedziałem, że przeznaczę na aukcję. No także to też jest dziadek tej z Giewontu. Mamy już październik, więc okres pierzenia, można powiedzieć, w połowie gołębi starych, można powiedzieć, że już pod koniec, ale chyba nie, już nie warto tego mówić któryś tam setny czy tysięczny raz, ale no to jest najważniejszy okres. Łukasz mnie poprosił, bo karmę robiłem starym, a to jeszcze jest niezmieszane to, co ja daję. Łukasz się zdziwił, płatki owsiane, no najlepszy probiotyk, jaki możemy sobie wyobrazić dla gołębi. Jak koledzy sobie poszukają w wujku Google, to w londyńskim, bodajże na Akademii Londyńskiej, było robione doświadczenie. 6 osób, czy bodajże 5, miało podawane antybiotyk przez 2 tygodnie, jakąś kurację antybiotykową. Ci ludzie przeszli. No i były stosowane różne probiotyki, prebiotyki na 5, a 6 osoba jadła dziennie owsiankę. I po jakimś czasie pobrali im do badania po prostu, jak są zasileni w probiotyk, czyli w te pozytywne bakterie, nie? No i wyszło na to, że osoba, która jadła owsiankę, jest najbardziej zasilona tymi pozytywnymi. Także to samo mówi dla siebie, nie? Trzeba to po prostu gołębie nauczyć, nie? Ja to kupuję w hurtowni spożywczej w workach 25 czy 20 kilo. No to duże, to dużo tego jest i w tym roku już 3 worek jadę, nie? Także naprawdę to wszystkie gołębie na hodowli, nie? A jak to posłujesz, w jakich proporcjach więcej? Nigdy tego nie liczyłem. Ja nie jestem odwagi. Marcin z Centrum Zdrowia też mówi, że ja nigdy tego nie, nawet na filmach nie ten. No po prostu ja... Jak zmoczysz czymś karmę, no to wiadomo, żeby to za przeproszeniem nie było aż takie błoto, tylko żeby to było nawilżone, niech ta karma wypije, no i zaszuszam to ziołami tymi, co mówiłem, nie? Konopi można zobaczyć, ile tu jest, nie? Tyle samo, co zwykłej karmy, nie? To jest jeszcze niewymieszane. Głębiej znajdziemy karmę rozpłodowo-lotową, czyli z grochami. Czemu z grochami? Bo ja pierzę gołębie na białku. Uważam, że im więcej miałem białka, czyli konopi, najbardziej przyswajalne białko dla gołębi i cały czas tu jest to samo, bo mocno można powiedzieć 1/4 mojej karmy lotowej. Ta karma jest cały rok, te gołębie widzą cały czas to samo. Łukasz mnie prosił, jaki ja mam plan na pierzenie. No ja nie mam planu na pierzenie, nie? Aha, jeszcze tutaj
mimo że jest po sezonie. Orzeszki? Tak, to ja kupuję akurat takie łamane od razu, żeby się już nie mieć z tym roboty. No i słonecznik, nie? I to wszystko mieszam i to jest karma, nie wiem czy niektórzy hodowcy nawet tak nie karmią na maraton, nie? A one jedzą, po prostu siedzą, ale kiedyś Andra z drapami powiedział, że dobry lotnik zawsze jest w formie i dobry lotnik zawsze jest gotowy do latania, nie? No wiadomo, że teraz już się nie puści, bo muszę powiedzieć, że nad głową mi uciekło 6 lotników kiedyś i 5 minut nie zajęło i już mi samicę zabiła z GMP. Niestety jaszcząb, także ja tu mam problem bardzo duży z tym. Co daje? Może powiem tak, co daje, to było pokazywane na filmach, zioła mieszane cały czas razem, mykowet, diarowet, koksiwet i pulmowet, to do znudzenia. I to idzie 2 razy w tygodniu na tą ziemię naturalwet i na kombi wety, na drożdże, bo to też jest białko. Ja nawet powiem szczerze, że Blitzform, który stosuję w sezonie, tak samo idzie teraz, nie? Po prostu system jest niezmienny cały rok, żeby te głębie nie miały żadnej zmiany, nie? Co będę nowego? Marcin mi dał na kurację dla całej hodowli salwet i kolwet. To może już nie takie nowości, bo już to było na targach dostępne i cieszyło się to dużym zainteresowaniem. To jest wspomagające odporność i na E. coli i salmonelle. No wiadomo, że największym problemem na wszystkich hodowlach jest salmonella. Nawet jeżeli wam gołębia, jak to się mówi, że ma kręćka, według mnie to nie jest kręciek, jakby przyszła para myksowiroza, to byśmy nie uratowali hodowli, tylko jest to pochodna salmonelli, nie? I te wszystkie stawy, niestawy, to salmonella naprawdę męczy, nie? Niestety nie ma dostępnej najlepszej szczepionki, jaką ja uważałem, którą wszystkie całe stado szczepiłem, wszystko co się ruszało. Zosal niestety został wycofany, przeszedł produkcja do Chin i nie idzie tego zdobyć. No i co? I teraz nam zostają te, co są dostępne, a z tymi szczepionkami jest różnie, nie? Naprawdę, ja też nie rozumiem, że my szczepimy gołębia, a gołąb za miesiąc czasu ma jakieś problemy, czy nawet za 2 miesiące, nie? Coś mu jest, nie? No, powinna ta szczepionka działać, nie? My to też pompujemy kasę, no a jest jak jest, nie? A jak ty stosujesz te produkty? Ja według rozpiski Marcina, tak jak zaleca, tak będę dawał, bo nie kombinuję nic, nie? I Marcin mnie jeszcze prosił, to spełniam jego prośbę. Silveco dajemy na wodę demineralizowaną, nie dajemy tego do wody zwykłej. Bo ja nawet też, ale to niestety nie działa wtedy i trzeba robić. No patrz, a propos koleżanki, patrz na to, patrz. Widziałeś, jakby nas nie było, już by uderzyła w wolierę. Zmora. Po prostu zmora. No i tyle. Nie zapominać o pierzeniu, tak jak mówię, bo jak teraz nie zbudujecie tych piór, to nic z tego nie będzie, nie? No i bardzo ważna rzecz, raz, 2 razy w tygodniu kąpiel. Ja daję probiotyk do kąpieli i sól z Centrum Zdrowia Gołębi z eukaliptusem. To akurat mi działa i no, kąpane gołębie to są kąpane gołębie, nie? Wystarczy gołębia zamknąć gdzieś na wolierze, któreś 2 miesiące nie wykąpać i już poznacie pióra, które są kąpane, a które nie. No i tyle. Pozdrawiam hodowców. Wszystkich pozdrawiamy dokładnie, życzymy zdrówka. Dobry lot.